Cześć, witam się z Twoją mądrością, bo przychodzą teraz czasy, w której to mądrość zaczyna się budzić i człowiek, który wybiera mądrość, no zaczyna być naprawdę człowiekiem i przestaje oddawać głos na coś, czego nie zna, na tracić jakby energię na wyobrażenia, na takie puste wierzenia, robienie czegoś bez sensu, zapętlenia. Widzisz, teraz przychodzi ten czas, w którym jest przebudzenie na wewnętrzną stronę mocy. Dzisiaj jest też ten dzień właśnie wyborów, w których jeszcze, no właśnie wybory, nie? Wybory. Masz prawo wybierać bez żadnej presji. Możesz, jeżeli nie czujesz, to być sobą. I zamiast oddawać głos, właśnie możesz ten głos w sobie bardziej wzmacniać, dostrzegać, wyrażać i kreować świadomie właśnie mądry świat, świat przede wszystkim prawdziwej relacji. Tej relacji, jaką masz ze sobą. No jeżeli masz prawdziwą relację ze sobą, to kreujesz. Jesteś naturalnym kreatorem z dobrego samopoczucia, ze wspaniałego samopoczucia, na które cię po prostu stać. Natomiast, no widzisz, są ludzie, którzy nie mają głosu, bo go oddali. I później, wiesz, presja, wyobrażenia, oczekiwania, to powodują, że ich życie niejednokrotnie zamienia się w jakiś horror, jakąś jedną wielką karykaturę. No oczywiście, jeżeli dasz głos mądremu człowiekowi, człowiekowi, który wie, co robi, który przejawia się z serducha, z ducha i będziesz go wspierać, to może być tak jak z Jezusem sytuacja, tak? Że jeżeli jest człowiek, zobacz, Jezus to jest przecież Jezus, Budda, inni naprawdę wielcy, wspaniali ludzie, to byli ludzie, którzy wybierali mądrość. I dzisiaj te czasy właśnie wracają. I ja tutaj też jestem po to, żeby przypominać Tobie, nam wszystkim o mądrości. Bo mądry człowiek tworzy prawdziwe relacje, tworzy mądre społeczeństwo, które jest mocne i nie można nim manipulować, tak jak ogłupionym społeczeństwem, czyli takim zlęknionym, przestraszonym, w tym gąszczu jakichś dziwnych przepisów, jakiegoś COVID-a, czyli COVID to jest identyfikator bydła w Stanach. I jeżeli ludzie dają sobie kagańce zakładać w imię jakiegoś fałszywego bezpieczeństwa, czy jakiegoś narzuconego im, zindoktrynowanego mechanizmu, tak? No, który jest wynikiem znowu, ten kryzys, tak? Tego, czy to wszystko inne, jest właśnie brakiem mądrości. To jest kryzysem wartości. To jest efekt właśnie, gdzie człowiek nie jest człowiekiem, tylko właśnie funkcjonuje, żeby maksymalizować zyski, minimalizować straty. Więc kosztem robi to siebie, kosztem innych. No i w efekcie kończy się jakby stara epoka tego kamienia łupanego mentalnego i zaczyna się właśnie ten rozwój świadomy. Ten rozwój, w którym już mogę być sobą, wyrażać się gdzieś tak łatwo i prosto. Tak samo Ty to możesz robić, bo czujemy w środku tak samo. Możemy przez to rozpoznawać przyczynowo, że nie ma kogoś takiego jak głupi człowiek, nie ma czegoś takiego jak idiota sam w sobie, może być człowiek właśnie upośledzony o zawężonym sposobie widzenia i to zawężenie, upośledzenie wiąże się z działaniami wbrew sobie, wbrew temu, co czujesz. Czyli to jest to przymuszanie się, robienie pod presją, to jest wszystko destrukcja. I teraz, jeżeli rozumiesz to, to widzisz, że część ludzi funkcjonuje w destrukcji, czyli jest ich coraz mniej, są coraz przez to płytsi, mają coraz mniejszą świadomość, ponieważ funkcjonują w toksycznym środowisku, który sami w jakimś sensie stwarzają. Tak? Poprzez właśnie narzucanie czegoś, czyli poprzez robienie też z siebie ofiary, tak? I godzenie się na coś. Jak to jeszcze miało dotychczas miejsce w tych starych szkołach, które nie były szkołami, tylko bardziej takimi miejscami hodowli, tresury, gdzie jedni próbowali coś narzucać innym siłą.
I teraz w mądrości uświadamiamy sobie, że po prostu najzwyczajniej nie stać nas na idiotyczne zachowania, ponieważ one nie tylko marnują energię, zubażają planetę, niszczą środowisko, ale też powodują, że się przez to źle czujemy, męczymy się ze sobą i ta jakość życia bardzo jest niska. Podczas gdy mądra decyzja, przejawianie się z serducha, z siebie, iż daje ci dobre samopoczucie, możesz przez to też nawiązywać kontakt z odpowiadającymi tobie ludźmi, którzy są najczęściej pasjonatami, przede wszystkim pasjonatami życia, wyrażania siebie, relacji z samym sobą i przez to mogą też pięknie promieniować z innymi ludźmi. I dzisiejsze czasy są taką właśnie, taką pewną przemianą. Każdy jakby może wybierać sobie to, co jakby z nim responduje. Tak? Czyli człowiek, który ma moc silnie zawężone perspektywy, jest już taki półmartwy, tak? No to dla niego z nim będzie rezonować wiesz, ten przysłowiowy alkohol, to takie zabijanie, niszczenie siebie, tak? I w relacji czy w promieniu z takim człowiekiem, no będzie można wyczuwać te jakby taki negatywny stan, czy to jest stres, beznadzieja, brak sensu, brak energii. Natomiast człowiek, który wybiera prawdziwość, bycie sobą, tak tą celebruje każdy dzień, chwilę, jest pełny takiego optymizmu naturalnego, tak? Tam nie ma wymuszeń. Po prostu, widzisz, wyrażasz się w tym stanie serducha, widzisz świat głębiej, przyczynowo, więc przez to możesz zachwycać się jakby tym, co są twoje zmysły w stanie jakby uchwycić, wyłapać, tak? Poprzez czucie, widzenie, mówienie, wyrażanie. Zdajesz sobie wówczas sprawę, że im bardziej właśnie jesteś w sobie prawdziwy, tym masz większy wpływ na rzeczywistość, tym czujesz, że wzrastasz. To jest właśnie efekt prawdziwości. Wzrastasz, tak? Kiedy jesteś zakłamany, to malejesz, kurczysz się, znikasz. To są proste prawa natury. To jest ta najgłębsza rzeczywistość. I teraz ludzie, którzy gdzieś tam są w tym zakłamaniu, to się spłycają do tej takiej powierzchownej rzeczywistości, którą możemy nazwać, no jeżeli nie odpadem, to naskórkiem, tak, który już jest stary i po prostu odchodzi. I tak jest ze wszystkim. Dlatego na dłuższą metę to, co zakłamane, musi upaść i tak się właśnie dzieje. Natomiast to, co nowe, co świeże, jakby przychodzi. I teraz widzisz, my wybieramy, czy wybierasz to z sercem życia, z zachwytem, w obecności, i widzisz w tym wartość. Zobacz, jaka tu jest potężna wartość, tak? Kiedy ja jestem sobą, kiedy mogę wyrażać tak lekko, swobodnie to, co czuję, przez to w tym się też jak bardziej rozwijam. W ten sposób mój przekaz może być taki łatwiejszy, przyjemniejszy, spójniejszy. Tak, bo ja tak samo się uczę i jestem nastawiony na naukę jakby cały czas. To jest w ogóle życie jest taką nauką, w której rozpoznajesz, że za każdym razem, kiedy masz otwarte serce, albo jeszcze inaczej, bo otwarte serce znowu, widzisz, kojarzy się z tym, że ktoś otwiera serce, a ktoś mu inny tam mu może wsadzić patyka, albo ktoś komuś oddaje serce. To jest takie, no, słabe dosyć, nie? Jak sami zauważyliście. Potem ludzie są bez serca, albo tak jak z tym głosem, nie? Oddałem komuś głos i teraz nie mam głosu i nic nie potrafię powiedzieć. To jest trochę coś na tej zasadzie. Dlatego też przykładowo moja nauka też polega na tym, żeby ten przekaz był nie tylko prosty, lekki, przyjemny, prawdziwy przede wszystkim, tak? Właśnie subtelny. Bo to, co jest proste, jest doskonałe, jest genialne, ale też właśnie precyzyjne. I przez to, mimo tego, że widzisz, no nie nauczono nas tego w szkole, ale właśnie bycie jakby prawdziwym człowiekiem, no jest najlepsze w tej opcji, tak? Jeżeli widzisz, że ludzie w społeczeństwie, starzejąc się, wcale nie są mądrzejsi, tylko masz wrażenie, że jeszcze czasami głupie się zachowują i jakoś tak dziwnie, coraz bardziej karykaturalnie wyglądają i w ogóle, no to jest znak, ważny znak, że pokazujący, że to coś jest nie tak, nie? Oczywiście są też wyjątki i to
Na tych wyjątkach zawsze warto się uczyć, bo na pewno otacza cię też wiele osób, które mogą cię w jakimś sensie inspirować. Jeżeli nie w całym życiu, to czasami w jakiś wybiórczy sposób pokazywać ci jakby swoją mocną rzeczywistość, przez co możesz się inspirować. Natomiast to jest jakby tylko zewnętrzne jakieś lustro. Cały sens naszej prawdziwej egzystencji jest związany z tym, co jest w samym środku, w nas. To jest ten stan energetyczny, to jest ten stan, który, wiesz, energia nie dotyka czasu ani przestrzeni, więc to jest to cały czas wieczne teraz, w którym sobie funkcjonujesz i no i możesz przez to jakby odkrywać tą prawdziwą rzeczywistość, czyli to prawdziwe środowisko, którym promieniujesz, nie? Więc nawet jeżeli jesteś w różnych miejscach, gdzie normalnie właśnie jest jakieś takie, wiesz, różnego rodzaju jakaś taka problematyczność, taki zaścianek czy coś, to ty poprzez umiejętność bycia w sobie, bycia prawdziwym, tak też to naświetlasz. Tak też może się przez to przejawiać ten jakby duch, światły duch świadomości, ta energia, która jakby tutaj przemienia ten beton, rozświetla go od środka i przez to ten beton może mieć nowe właściwości, tak, stawać się bardziej elastyczny, może nawet nabierać inteligencji. Wyobraźcie sobie taki inteligentny asfalt. Sam się ładuje, sam się naprawia, sam się maluje, zmienia, tak? No super. Czy to jest możliwe? No jasne, że tak. Wystarczy, że ja to widzę, ja w to wierzę, ja to czuję i tak samo wszystko zaczyna być jakby odbiciem, tak? Tej super inteligencji, pola, tej świadomości, energii, która przejawia się teraz poprzeze mnie i tak samo przejawia się teraz też poprzez ciebie. Kiedy jesteś w tym przekazie, potrafisz go już wyczuć, docenić, tak? I dla ciebie jest to też ważna, cenna lekcja, która tak samo może ciebie inspirować, bo masz już tą swoją refleksję, tak? Poszerzoną, pogłębioną widzenie świata. Widzisz, człowiek, który gdzieś tam oddał swój głos, który jest tam zabiegany, zapętlony, on no, nie widzi prawdziwie. On tylko jest jakiś fragmencik, więc on nawet nie jest takiego przekazu w stanie jakoś specjalnie bardziej zinterpretować. Ale to też nie szkodzi. Wszystko tutaj jest organizmem, albo jest częścią organizmu, tak samo jak w naszym organizmie są te miliardy komóreczek, tak samo te miliardy komórek na planecie, tak, zwanymi ludźmi, tworzą ten globalny superorganizm, który przejawia się poprzez wszystko. Więc możemy sobie tutaj też na tych symbolicznych jakby znaczeniach operować, bawić się i w zasadzie życie to jest taka właśnie jakby zabawa. No, czasami widzisz, potrzebujemy sobie przypominać to, natomiast jakby cała zabawa sprowadza się do jakby przejawiania się z tego stanu. No, ja teraz się tutaj bawię jakby w społeczne uwarunkowanie. Mam tutaj 70-tysięczne miasto, w którym jest. No i tylko mówię, cześć. I już siebie widzę. Siema, wszystkiego dobrego, trzymaj się. No i to są też takie energie duchowe, nie? Bo też się pojawiają od razu znajomi, którzy mają też mocne jakby swoje energie. Więc to jest w ogóle świat duchowy, świat, wiesz, relacji, gdzie rozpoznajesz różne istoty, które jakby różnie emanują. I, no i to jest takie przebudzenie zupełnie w innym sposobie widzenia, tak? Które, no tak się nazywa. Zobacz, że normalny człowiek w ogóle nawet nie bardzo rozumie, czym jest przebudzenie duchowe, jak się to jakby przejawia poprzez jakby tą rzeczywistość, a przecież duchowość, czyli energia, jest tym stanem. Jest. Ktoś dzwonił do mnie, widzisz, akurat. Też bardzo ciekawa światła postać, ale teraz nagrywam. Chcę zrobić dzisiaj może znowu półgodzinny filmik dla tych wszystkich z was, którzy tutaj są i wspierają. I co? I mamy tutaj miasto. Tak, miasto, które ma pewien charakter, pewien typ, sposób działania. I teraz chodzi o to, żeby poruszyć to miasto, tak, wpłynąć na nie pozytywnie, zainspirować, to jest to, żeby odnaleźć
takie decyzje, takie sposoby działania, które mogą poruszać nas wszystkich, inspirować, właśnie łączyć, tak jednać. I takim sposobem jakby działania może być chociażby uruchomienie naszej baszty, która jest, przejdziemy się tam, to pokażę Wam tą basztę. Ona na razie jest zamknięta wcześniej i nie można z niej podziwiać zachodów słońca. No i też tym bardziej wschodu. Więc taką pierwszym krokiem jest to, żeby zainspirować ludzi do tego, żeby ona była czynna. Więc już mam podpisy, blisko 150. Też już jestem jakby w komunikacji tutaj z osobami, które za to jakby tutaj są decyzyjne. No i na podstawie tego, zobacz, możemy sobie stworzyć nawet taką społeczność, tak, która będzie o to dbać, żeby ta baszta była otwarta. Nawet możemy ją przedłużyć bardziej. I możemy też uczyć się dbać o pewne dobro wspólne, bo ona, do niej może każdy wejść sobie, popodziwiać. To jest tak jakby dla ludzi. Więc właśnie od tej strony, tej można powiedzieć altruistyczną, jeżeli jesteśmy w stanie też to dostrzec, też w każdym mieście są takie miejsca. Przykładowo drugim takim moim pomysłem na to, żeby coś tu fajnego zrobić, jest zmiana, jest pomalowanie, albo tak upięknienie, mamy taką ławkę wolności, która jest cała zardzewiała i brzydka. I to też będzie kolejny jakby pomysł, żeby ją odrestaurować. I też możemy do tej pomocy przywołać tutaj media, telewizję, tak? I uczyć też ludzi tworzyć i wzmacniać pozytywny dyskurs. Ponieważ człowiek, który funkcjonuje, który nie jest sobą, ma zaniżoną energię, jest ciągle frustracja i po prostu widzi problemy wszędzie. I teraz ciężko jest coś zmienić na większą skalę, ale jeżeli widzisz coś, co tak generalnie otwiera ludzi i może inspirować, no to i w tym jesteś, to możesz zauważyć, że jakie to ma odbicie na początku subtelne na wpływ ludzi i może ustawiać inaczej percepcję, tak, człowieka. Zobacz, to jest kluczowe. Jeżeli ludzie tylko widzą problemy, no to jeżeli ktoś ma rozwiązania, to tacy ludzie go nie będą widzieć. Ale to też jest dla tych ludzi, którzy mają rozwiązania, którzy mają tą mądrość, to właśnie mają też sposób widzenia większy, zwiększony, który jest czymś nowym, tak, też dla ludzi jakby uwarunkowanych społecznie. Bo ja sam przyznaję się, że kiedy chodziłem do technikum elektronicznego, no to miałem po prostu, najbardziej chyba byłem wtedy ogłupiały, jakiś taki oszołomiony, bo ciągle jakieś dziwne egzaminy, dziwne rzeczy. I tak samo, ale wyciągając wnioski, tak, nie wypierając się tej głupoty, tylko uświadamiając sobie, że ja nie jestem głupi. Tak samo ty, nie? Ale czasami się zachowujemy, tak, jak głupi, czyli marnujemy energię, marnujemy swój czas, czasami najlepsze lata, na to, żeby robić jakieś dziwne rzeczy, których w ogóle nie czujemy, żeby gdzieś tam, nie wiem, na starość, nie wiem, pojechać sobie gdzieś. No to wiadomo, że to jest jakby idiotyzm. I teraz te słowa, tak, idiotyzm, głupota, też są po coś. Wszystko w zasadzie jest dla naszego dobra. Zobacz, że kiedy ty robisz coś, że jesteś szczęśliwy, to cię rozwija, to nikt się do ciebie nie przyczepi. Zauważyliście? Nawet jakby chcieli, nie? To było manipulować, ale ty mówisz, ja się czuję dobrze ze sobą, robię to, co czuję, rozwijam się w tym, jestem w tym spójny i przez to, nawet jeżeli człowiek, wiesz, ktoś chce cię jakoś manipulować twoją, wiesz, decyzyjnością i tak dalej, wpłynąć na ciebie, oddziaływać jakąś presyjnie, to ciężko mu coś tutaj zrobić, ponieważ człowiek, który dobrze się czuje sam ze sobą, jakby się uspójnia, tak? Znikają z niego te dziury energetyczne, tak? Z którego czasami taki pasożytnicze relacje, jakieś takie różne ustawienia jakby przez to jakby nie mogą za bardzo działać. I teraz jeżeli do tego dochodzi właśnie kreacja i takie właśnie uziemnienie, zakorzenienie się w tej głębokiej rzeczywistości, to ci daje co? To ci daje jakość i ilość. Tak, jakość, z której możesz przejść na ilość, możesz coś wypracowywać, tworzyć jakby nowy rodzaj systemu działania, wypracowywać sobie nowe zachowania, które mogą jakby wpływać na twoje nie tylko wyniki, ale też w ogóle pewne przyzwyczajenia. Możesz je nauczyć się kształtować,
przez to kształtować środowisko. Jeżeli ty potrafisz kształtować środowisko, to to już jest niemalże boska umiejętność, kiedy rozpoznajesz już, jak ważne jest środowisko i jakie są subtelne oznaki, tak? Gdzie ktoś na przykład próbuje od razu na przykład coś ocenić, ale widzisz, że próbuje zaniżać energię, tak? Obniżyć ją. I jesteś w stanie przełączać się takimi filtrami percepcyjnymi na ludzi, którzy jakby próbują coś straszyć albo coś albo jakby zwiększać energię. Zobacz, że zwiększać energię nie jest tak łatwo w takim drętwym środowisku. Jeżeli próbujesz zwiększać energię w środowisku takim niskowibracyjnym, no to tak jakoś się tak źle sam czujesz z tym. I przez to teraz dochodzimy do bardzo ważnej zasady, do takiej właśnie jednej z esencji mądrości, gdzie rozpoznajesz też swoje takie jakby zachowanie związane ze środowiskiem, w jakim funkcjonujesz. Dokładnie jakby potrafisz przez to jakby zdystansować się emocjonalnie od siebie i zobaczyć, w którym miejscu jesteś. Tak? Jakby co masz, co posiadasz, jakie masz możliwości, co tam na ciebie wpływa. I przez to możesz bardziej obiektywnie jakby zobaczyć też te mocne strony, słabsze i jednocześnie mieć takie odniesienie do siebie prawdziwego, czyli do tej właśnie temperamentalnego tego podłoża, tej w sobie mądrości, esencji. I to są te dwa punkty, tak można powiedzieć, dwa stany. Jeżeli one się nakładają na siebie, no to po prostu doświadczasz nirwany i jest to samo spełnienie i wtedy można powiedzieć, że czujesz totalnie stan, nic nie musisz robić, po prostu jesteś jak w centrum, jak królowa mrówek i wszystko samo się dzieje. Natomiast jak jest jakiś taki rozdźwięk, tak, między tym, no to powoduje to, że czujesz niespójność. To są takie właśnie różne rzeczy, które powodują, że stygniesz, rozgrzewasz się, taka sinusoida. Mając tą już świadomość, możesz zauważyć, że tak samo jest z ludźmi. Są ludzie, którzy są bardziej zamknięci, bardziej zastygli i tacy bardziej rozgrzani. I teraz znowu kolejnym taką iluzją jest to, że ty próbujesz, wiesz, jakby działać z ludźmi, którzy są rozgrzani, tak, i próbujesz ich przekonywać, żeby oni byli tam z tobą, wspierali cię. Ale to jest kolejna iluzja, ponieważ nie wiadomo, czy tacy ludzie też ciebie czują. Musi być tutaj wzajemność. Wzajemne tak. To jest, i to jest taka esencja mądrości, żeby to było zawsze, że ty jesteś otwarty i ta osoba jest otwarta. Takie sakramentalne tak wtedy sobie naturalnie dajecie. I możesz czuć, gdzie jest wtedy przestrzeń, tak, i z twojej, i z tej drugiej strony. I to jest wasza przestrzeń. To jest przestrzeń, w której jesteście rozgrzani, w której się świetnie czujecie, w której jest ten przepływ. I to jest to. Tu za mną właśnie jest ta baszta, którą będziemy wydłużać, żeby można było podziwiać z niej zachody słońca. I tutaj zrobimy taki billboard. Zobaczcie, na razie tak to wygląda. Widzisz, jest. Jest generalnie słabo. Zobaczcie. Do 19 czynne, no po prostu, no to jest właśnie to, że jak jest źle zarządzanie czegoś, no to się przejawia we wszystkim. Tak, że przykładowo przecież największą atrakcją tutaj na tej baszcie to jest zachód słońca, ponieważ widać z niej pięknie cały horyzont. Więc to jest jedno wielkie nie, jakieś takie, no po prostu takie zachowania, które są bez ładu, bez składu, bo ktoś tak powiedział, bo to jest taka mentalność, trochę się urzekło, tak? Że urzędnikowi nie zależy, utrudnia. I teraz, wiesz, nowe pokolenie, które jakby przejmuje teraz władzę, ma królestwo, tak? Czuje to, że to jest, jeżeli przejawia się przez ciebie duch, energia, to ty wiesz, co reprezentujesz. To jest tak trochę jak z Jezusem, nie? Jeżeli ktoś tam mu coś tam wbił i potem tego gościa czekały bardzo, bardzo jego cały ród, bardzo złe czasy. I to samo jest teraz. Ty czujesz, jeżeli się przejawia przez ciebie światłość, ta mądrość, prawdziwość, to ci, którzy cię wspierają, są wspierani. Tak? I przez to możemy rozpoznawać właśnie, jak to działa pięknie. To, co Jezus mówił, tak? O miłości, o
o tej wierzeniu, tak, wzajemnym wspieraniu, że kiedy robisz coś wspaniałego, to widzisz słońce, świat cały jest Ci otwartym, jest Ci przyjaznym, wspiera Cię, chroni. I tyle, i to wystarczy, że Ty to wiesz i czujesz, i od razu ta światłość ta światłość od razu rozpromienia też rzeczywistość, przemienia. To jest dosłownie jakby uświadamianie sobie tego cudu, jakim jestem, jesteśmy, jest ta możliwość, tak, w ogóle komunikowanie się między sobą, gdzie jesteśmy tak naprawdę tym samym. Jest to też fascynujące zjawisko, móc o tym mówić, móc to nazywać, przypominać sobie, na nowo układać w języku polskim, tak, werbalizować od podstaw i przez to no, przejawiać się w pełnym zaufaniu, bo w tym stanie zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy wieczni, jesteśmy doskonali i jest to frajda, że możemy sobie na nowo jakby tworzyć siebie, stwarzać świat marzeń, świat, który nam najbardziej odpowiada. To tak jak z ludźmi, których kochasz wzajemnie, tak? Że się po prostu ubóstwiamy, jest cudownie i wiemy, że po prostu jesteśmy wtedy, czujemy tą rodzinność, tak, tą moc, ten power. I tamta miłość wszystko też przeczyszcza. Wiesz, mamy wówczas przestrzeń, czas, zasoby, możliwości. I to jest to, co już jest. Tak, co już jest w nas. To jest, promieniuje to piękno. To, że teraz, zobacz, mówię o tym, jest ten przekaz. To, wiesz, może na początku to dotyka, wiesz, może kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset istnień i przez nie rozświetla się dalej. Widzisz? I to jest to. Nie potrzeba tutaj jakiejś, wiesz, ilościowości. I tak komunikujemy się telepatycznie. Zobacz, z tą świadomością nie muszę cisnąć, wiesz, nie wiadomo co, bo przecież jestem wieczny tak naprawdę, tak samo jak ty. Więc mogę przez to cieszyć się tym, co teraz jest, tym dźwiękiem, tym głosem, tym przekazem, na który na ten moment mi wychodzi, tak jak mi wychodzi. I daje to też taką przestrzeń, tak? Nie ma w niej presji, nie ma w niej niczego. I samo się jakoś fajnie wszystko układa. Natomiast zobacz, człowiek, który jest w presji, chce mieć ciągle wynik, jakiś cel kolejny, jakieś często dziwne tak naprawdę zachcianki ego, tak, z próżności, bo inni tak mają, to ja też chcę. I w tym wszystkim się gubi. Tak, poci się. Wiesz, stresuje. A jak sobie zdajesz sprawę już z tego, że wiesz, kim jesteś, znasz tą wartość, te możliwości, ten potencjał, to w ogóle też inaczej się ustawia Twoje ciało, inaczej funkcjonujesz, czujesz. Te różne sytuacje, jakieś problematyczne, tak, są wyzwaniem, są też dla Ciebie pewnymi cennymi wnioskami, pokazującymi Ci na przykład, że czasami jesteś zbyt otwarty dla ludzi i na przykład są tacy, którzy, wiesz, funkcjonują na tych niskich energiach i gdzieś tam, wiesz, się za bardzo zbliżają. I zaczynasz rozumieć, tak, że na przykład część prac jest taka, żeby właśnie dowalić, że rzeczywistość im jakby dowala. I rozumiesz, dlaczego tak jest. To są takie subtelności, nie? Że widzisz, jeżeli ktoś komuś się narzuca, tak, wchodzi komuś z butami, no to tak samo ta rzeczywistość będzie wchodzić mu. Jeżeli ktoś lekceważy swoją boskość, ten pierwiastek boski, to swoje przebudzenie, oświecenie, tą mądrość, no to jak lekceważy, zdradza gdzieś tak naprawdę siebie prawdziwego, no to będzie to potem zdradzane, tak? Będzie przez to miał coraz mniej energii, no i będzie płacił. Natomiast wszędzie tam, gdzie człowiek wybiera prawdziwość, tak, wtedy odkrywa ten głębszy sens, na nowo się przebudza. I w ten sposób odkrywa cud, że nie ma tu żadnej siły. Tu nie trzeba żadnej ciężkiej pracy, jakichś trudów. Tu jest po prostu szacunek się samemu pojawia dla Twojego istnienia, gdzie Ty czujesz tą boskość, tą już rzeczywistość taką bazową, wzorcową. I widzisz, i możesz się wyrażać wszędzie. Tak, jakby nie masz z tym problemu, ponieważ wiesz, co reprezentujesz i też nie potrzebujesz przekonywać kogoś. Nie musisz, wiesz, mówić po bydlęcemu, rozmawiając z bykiem, tak, czy beczeć, jak rozmawiasz z baranem. Tylko mówisz swoim językiem, ludzkim językiem i w tym stanie, tak, masz to poczucie spełnienia i przez to możesz rezonować, sprzęgać się z tym poczuciem spełnienia, które pozwala Ci otwierać się na ten właśnie cud, że to już jest, że to już się dzieje. I tak samo jak ta transformacja na całej planecie.
gdzie właśnie już zamiast zewnętrznie, tak, człowiek tej zewnętrzności się gubi, zasypia, jest ten powrót do siebie prawdziwego, do tego wnętrza, do tej doskonałości, którą już czujesz. No, to tyle na teraz. I co? Jak już to też czujesz, zawsze tutaj jestem. Na Facebooku mnie też możecie znaleźć. Marcin Adam Socha. Tak na fejsie jestem. I co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego najpiękniejszego.